wykonaj dodawanie, odpowiedź podaj w najprostszej postaci. Zacznijmy od rozkładu mianowników na czynniki. W pierwszym mianowniku wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias. Czyli teraz co razy 3x da nam 3x kwadrat. Oczywiście jest to x. I co razy 3x da nam 3x. No, oczywiście jest to 1. Licznik na razie przepiszemy. Podobnie zrobimy w drugim mianowniku. Tym razem skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia. W chwili obecnej mamy postać a kwadrat minus b kwadrat i rozbijamy to na dwa nawiasy, na a minus b i a plus b. Musimy znaleźć nasze a i b, więc zastanawiamy się, co do kwadratu daje nam x kwadrat i co do kwadratu daje nam 1. Oczywiście naszym a będzie x, naszym b będzie 1. Czyli w pierwszym nawiasie będziemy mieli x minus 1, a w drugim nawiasie x plus 1. Licznik przepisujemy. Kiedy mamy już rozbite oba mianowniki na czynniki, szukamy wspólnego mianownika, tak jak w zwykłym dodawaniu ułamków. Aby znaleźć wspólny mianownik, pierwszy mianownik bierzemy w całości. Natomiast z drugiego mianownika dobieramy tylko to, czego jeszcze nie ma. No więc zobaczmy. Wyrażenie x minus 1, takiego wyrażenia jeszcze w mianowniku nie mamy, więc dopisujemy, czyli mnożymy przez x minus 1. Wyrażenie x plus 1 już w naszym mianowniku się znalazło, czyli nie ma potrzeby drugi raz mnożenia tego mianownika przez wyrażenie x plus 1, więc zostawiamy. Wspólny mianownik mamy ustalony, więc w drugim mianowniku będzie dokładnie to samo, czyli przepisujemy 3x, x plus 1 i x minus 1. Wspólny mianownik ustalony. Teraz musimy zająć się licznikami. W naszym pierwszym ułamku na początku w liczniku było wyrażenie 2x plus 1, więc je przepiszmy. Ale dodając, mnożąc właściwie mianownik przez wyrażenie x minus 1, rozszerzyliśmy ten ułamek. I pamiętamy, że przy rozszerzaniu ułamka cokolwiek robimy na mianowniku, to samo trzeba zrobić z licznikiem. Czyli widzimy tak, wyrażenie x 3x już było, wyrażenie x plus 1 było w naszym mianowniku, sztucznie pomnożyliśmy to przez wyrażenie x minus 1. Więc jeżeli mianownik, to również licznik. Jak to wygląda w drugim ułamku? Mieliśmy wyrażenie x minus 1, ono już tutaj było. Było wyrażenie x plus 1, więc sztucznie zostało pomnożone przez 3x. Więc nasz licznik również mnożymy przez 3x. W ten sposób nasz ułamek nie zmienił znaczenia. Mając już ustalony wspólny mianownik, możemy dać te ułamki na wspólną kreskę ułamkową, czyli to będzie taka długa kreska ułamkowa. Wspólny mianownik przepisujemy. A liczniki będziemy dodawać. Na początek ja może przepiszę te liczniki, czyli mamy 2x plus 1, x minus 1, dodać i nasz drugi licznik, czyli x minus 4 razy 3x. No to teraz możemy już upraszczać nasz licznik. Wspólny mianownik przepisujemy. Tu opuszczamy nawiasy. Pamiętamy, że mnożymy każdy z każdym, czyli pierwszy z pierwszym, pierwszy z drugim, drugi z pierwszym i drugi z drugim. 2x razy x to jest 2x kwadrat. 2x razy minus 1
To jest minus 2x. 1 razy x to jest plus x. 1 razy minus 1 to jest minus 1. Tutaj również opuszczamy nawias. Mnożymy wszystko, co jest w nawiasie, przez 3x. X razy 3x to jest plus 3x kwadrat. I minus 4 razy 3x to jest minus 12x. Wystarczy już tylko zredukować wyrazy podobne w liczniku. Czyli mamy 2x kwadraty dodać 3x kwadraty, to razem 5x kwadrat. Minus 2x plus x to jest minus x. I jeszcze minus 12x, to razem daje nam minus 13x. I została nam jeszcze minus 1. Natomiast nasz mianownik możemy przepisać.